Mój nauczyciel nóg, kiedy chłopiec Piłsudskiego sypali, jechał z tego dachu od Krzaniowa, że widział ten traktor tutaj w góry. No, szedł taki chłopaczek z urną, który nie stał ziemię na tym kopiec. Pytał się, co to tam jest, jakiś kościół czy klasztor. No, on tam mówi, to są ciekawe ludzie, takie trumna śpiące, ten moment to mały, tam mówią takie historyjki. No, tam ten nauczyciel mówi, żeby może pójść tam zobaczyć to, ale ponieważ to po południu było, no to mówię, ja bym już do domu nie wrócił na noc. No, o noclecie nie ma tam trwać. Przyszli tutaj, bo akurat był przełożony ojciec Pagoda Nicolo. On jest tam właśnie pochowany na dole piwniczy, przełożony generalnie. I bardzo taki ludzki, humanitarny. No i on właśnie oprowadził ich, bardzo grzecznie przyjął, on przenocował. I on mi opowiadał, kiedy ja tam się uczyłem tego grania na skrzypcach. I tak właśnie przyszedłem. Tam się nauczyłem. Gdzie, to jeszcze mi nie szło. No, no i zagrałem pochowanie widocznie. Tak, przychodzą ludzie. To tam psychika coś wysiądzie, myśli, że tutaj akurat znajdzie miejsce. A to przecież to jest jak najmniej skazane takie miejsce, które jest naprawdę psychicznie znalazone. To jest taki specyficzny rodzaj życia, jeżeli się nie ma uporządkowane tej psychiki w głowie, to tutaj nie znajdzie tego. No oczywiście, że taki się nie przyjmuje, ale mimo to, że się tam dużą selekcję robi, to z tych, co zostają, to jeszcze i to dużo odpada. No bo jakieś życie sobie urządzić, no to szukanie tutaj u kamedłów to jest jakbyś deszczu pod rynnie. Jeżeli na świecie mu trudno, no to tu na pewno nie będzie miał łatwiej. Może te trudności są innego rodzaju, ale trudności są, pan Mokrzyża nie powinien. U nas jeszcze na przykład w tych czynnych zakonach, no to mają jakieś więcej ludzkich rozrywek. Bo na przykład czy ta muzyka, czy chociażby ta telewizja, czy tam radio, chociaż to nie wszystko jest oczywiście, no ale u nas to wszystko odpada, nawet śpiew. I to się tak jakby ciemnie, Panu Bogu się ofiaruje i z jakiegoś intymnego życia z Bogiem, to też nie da rady.
Samotność jest też przez wielu zaszczepnia pożądana, zwłaszcza przez natury jest mizantrop jakiś odludek i milczek urodzony, ale z natury człowiek, to każdy, jak święty Tomasz mówi, to animal socjalny, człowiek jest istotą towarzyską, wspólnotową. Tymczasem u nas tego nie ma. U nas jest na tę samotność i musi być przygotowany i ona trwa przez całe życie. Przez całe życie, a na ogół to żyjemy dość długo, 80, 82, 5, to nie jest wcale rzadkością, wiek 80 lat. I dlatego muszę tutaj starczyć z tym sił do wyciężania samotności na długie lata. Druga rzecz to jest monotonia. Monotonia tak wielka, że to, co było przed rokiem i co będzie za rok i za następne, o tym samym, to samo i o tym samym czasie. Jeżeli chodzi o kontaktowanie się ze światem na temat tych wiadomości, to jest dozwolony jeden dziennik katolicki. Dlatego mamy bardzo, bardzo szczupłe i skromne dla naszego życia wystarczające wiadomości o tym, co się dzieje, czy w Polsce, czy na świecie. Na ostatnich kapitułach był ten problem dopuszczenia czy niedopuszczenia radio czy telewizji dyskutowany i rozważany. Jak była dyskusja usta, to tam niektórzy pod pretekstem, że i papież raz przemawia i tak dalej, orędowali za tym, żeby przynajmniej w ramach bardzo ograniczonych pod czynnościach, żeby dopuścić używanie radio czy telewizji. Jak przyszło głosowanie tajne, to oni dali też głosy przeciwne, bo były wszystkie przeciwne. Teraz, jeżeli chodzi o kontakty z rodziną, to tak, rodziny się nie odwiedza. Już nie mówimy, jest takie okazje, jak tam, czy ślub u bliskiej rodziny, czy chrzciny, czy imieniny, ale nawet na pogrzeb rodziców się rozumie, czy nie jeździ. To dobrze rozumie i prowadzi to życie, to wie, że to jest jednak rzeczywiście błogosławieństwo Boże, że się w tych chwilach nie możemy udzielać rodzinie, bo kamydła ma za mało wrażeń już. Mamy przecież stałe tygodnie stałego obcowania, prawda, i obowiązku milczenia, więc on zostawiony jest tylko sobie i swoim myślom, no to kiedy nie ma żadnych innych wrażeń, to te, które były ostatnie, a zwłaszcza takie, które jak są z kontaktem z rodziną, to zostawiają, powodują wiele roztargnienia i pozostawiają taki jakiś posmak, jakieś niezadowolenia, w ogóle to, co rozprasza ducha. I dlatego, jak ja mówię, wiele takich różnych praktyk branych, one sam oderwaniu, to wyglądają albo drobnostkowe, albo jakieś nie bardzo racjonalne, ale jak się bierze całokształt naszego życia, jego sens, jego cel, formę specyficzną, to wszystko jest dobrze wkomponowane. Nasze życie jest pewnym umarciem, pewnym właśnie wyłączeniem się ze świata. Człowiek mimo wszystko rzuca rodzinę, rzuca najbliższych. Ten kontakt dość mocno jest ograniczony, czyli w pewnym jakimś takim sensie już umarł dla świata. Teraz od strony nadprzyrodzonej śmierć jednak jest tym spotkaniem ostatecznym z Bogiem.
przecież do którego my wszyscy dążymy. Dlatego jakoś w pustelni człowiek łatwiej się pogodzi z tym przemijaniem i łatwiej zauważa konieczność jednak śmierci. Konieczność jest tą koniecznością, jakoś łatwiej mu się pogodzić niż powiedzmy, kiedy żyje na świecie otoczony najbliższymi, przyjaciółmi i tak dalej. Nasz zakon nie prowadzi żadnej działalności zewnętrznej, zwłaszcza jeżeli chodzi o działalność duszpasterską kapłanów, to samo, tak samo jest wykluczona wszelka działalność powiedzmy z młodzieżą czy w szpitalach, jak to inne zakony praktykują. Pustelnik odsuwa się od świata nie po to, żeby uciekać przed światem, to nie jest ucieczka absolutnie, tylko żeby łatwiej mógł widzieć problemy świata, którymi świat żyje i w tych intencjach właśnie wznosić swoje modlitwy. Więc jakiś charakter modlitewny, pokutny, oczywiście najpierw sam dla siebie, bo każdy człowiek jest grzeszny, każdy człowiek jest ułomny, więc najpierw dla siebie musimy pokutować, a następnie za innych, w sensie jakimś ekspiacyjnym i w sensie wypraszania dla innych ludzi łask, pomocy Bożej. Pustelnik przebywa w pustelni, mając kontakt z naturą, z tym wszystkim, co go otacza i niejakoś wtapia w tę naturę. Stąd ludzie odbierają nas, że żyjemy tutaj tak odprężeni, tak spokojni, bez jakiegoś takiego niepotrzebnego znerwicowania, to często no, na pewno życie w świecie ze sobą niesie. Pracować wszędzie potrzeba, czy tu, czy tu, czy tu, no i jakoś się pracuje. No i właśnie jest dowód tego, że jakoś się niby pousuwało i jakoś zasiewa się i zbiera stąd do tego, no to jakoś robota idzie i dobrze jest w każdym razie, no. Ja tu jest tylko 20 lat, a był tu taki starszy ojciec, który 70 lat przeżył w klasztorze, to myślę, że chyba na nim jeszcze można lepiej by to wywnioskować niż na mnie. Była ciepła majowa noc, księżyc świecił pięknie, okolica spoczywała w twardym śnie, a ja się rozkoszowałem chórami ptaków, które właśnie na swój hymn, prawda, na cześć Boga, prawda. No więc najpierw człowiek z nad Wisły. 4 czy 5 słowików śpiewało, których obecnie wcale już nie ma, na wyginięciu są, prawda. No i następnie po nich brzask się tworzył, prawda, tego majowego poranku. Był pierwszy brzask, więc
i znowuż odezwały się kosy. I następnie te pierwsze kosy, starsze, pobudziły resztę kosów i bardzo krzykliwy chór kosów wokoło mnie, prawda, rozpoczął krzyczeć, śpiewać. Do nich dołączyły się jeszcze inne chóry, które w tej chwili tu nie pamiętam. Ale tak, że tylko raz w życiu coś podobnego słyszałem. Ja po prostu chciałoby się coś robić, a tutaj z dnia na dzień życie jest podobne, takie samo, trudno jest, nieraz z powodu jakiegoś takiego przemęczenia psychicznego, ale z drugiej strony, jak to się stara, znowu z innej strony na to spojrzeć, jak to się stara wszystko ofiarować Panu Bogu, jak w tych intencjach, w których ja to jakoś chcę ofiarować, znowu jakoś można te trudne okresy przetrzymać. I człowiek nieraz nawet jest tak zadowolony z siebie, że jednak jest tutaj, że mimo jakichś właśnie trudności, mimo jakichś pokus z tą Bożą pomocą, jakoś trwa. Jestem pustelnikami, jak to nie znaczy, że mi się zamknęli, jak trzymać w skorupie, że nas nic nie obchodzi, my się tam wszystko pali, uciewali. Nieprawda, my, ponieważ jesteśmy synami swojego narodu, a najpierw jesteśmy dziećmi Kościoła Świętego, i nas interesują sprawy Kościoła, sprawy wierzących, sprawy niewierzących. Każdy człowiek, który jest albo powinien, ma być dziecięciem Bożym, że jest w stanie łasce Bożej, no to dlatego powinien każdy przyczyniać, zwłaszcza że jest w świetle soboru tego ostatniego, każdy chrześcijanin jest że tak jak Kościół, tak poszczególni wierni są, mają charakter misyjny, mają obowiązek troszczyć się, myśleć, każdy według swojego stanu i sił i możliwości, ale niemniej to tyle, żeby ten Kościół, to Królestwo Chrystusowe na ziemi, nie tylko zachowane, bo ażeby się rozprzestrzeniało we wszystkie działania zewnętrzne, które są prawie konieczne, czyli chodzi i o nawracanie z niewierzącego na wierzącego, z wierzącego na sprawiedliwego, sprawiedliwego na świętego, czyni łaska Boża wewnętrzna. I jakkolwiek potrzeba jest tego wszystkiego, jak kazań, misji, wykładów, uczelni katolickich, pracy i tak dalej, ale te przemiany dusz wewnętrzną nie robi, nie powoduje ten czynnik zewnętrzny, tylko łaska Boża wewnętrzna. I dlatego my nie uważamy się za niepotrzebnych czy nieowocnych w Kościele Bożym, bo wiemy, że taka święta Teresa, nazywana przez
sprzed 50 lat, kiedy była kardowana, nazwana Mała Terenia, bo jest starsza święta Teresa Hiszpanka, matka reformatorka Karmelu, że ona nigdy jednego kazańka nie powiedziała, jednego dnia na misję nie spędziła, a została ogłoszona już w 1925 roku po kanonizacji przez Piusa XI patronką misji katolickiej na całym świecie. I to jest dla nas też dużą pociechą. Nie nawet czasem słyszymy takie zarzuty, a próżniaki, a darmozjady, a nie proszę się o nikogo więcej i tak dalej. To nie jest zupełnie tylko zamówienie, ale zapatrywanie słuszne, bo rzeczywiście myśl tego dogmatu o mistycznym ciele, jakim jest Kościół, to my wszyscy przyczyniamy się według swego powołania na swoim posterunku do pomyślności, do rozwoju, do zachowania i do owocowania tego organizmu, tej instytucji jako Kościół katolicki. Osiągnąć owa bardzo gorąca modlitwa, żądana przez świętego Benedykta. Jest to modlitwa, którąśmy powinni częściej w ciągu dnia ponawiać, nie musi być wcale długą. Jest to zwykle proste wniesienie serca ku Bogu, jakby iskra duchowa, słusznie nazwana aktem strzelistym. To, co jej nadaje znaczenie i wartość, dobrawość intencji, czystość wiary i gorąca miłość. Cała ta nauka harmonizuje przedziwnie z twierdzeniem świętego Benedykta, że postęp duszy w doskonałości idzie równym krokiem z jej postępem we wierze. Odejście od ideału zakonnego, pewna jakaś taka reforma, z tym, że w sensie raczej negatywnym, czyli po prostu jakieś rozluźnienie życia zakonnego. Natomiast to na skutek źle zrozumianego właśnie tego momentu soborowego, czyli właśnie tego dostosowania do wymogów świata, do wymogów współczesności. I wielu ludzi raczej to ten nakaz soborowy zrozumiało w sensie rozluźnienia, w sensie jakiegoś wprowadzania, ułatwiania. Nigdy w życiu zakonnym duch ofiary, duch pokuty nie może zaniknąć. Także wszelkie jakieś takie rozluźnianie, wszelkie jakieś pójście na pewną łatwiznę na pewno nie jest zgodne z duchem zakonnym w ogóle. I przecież nie taka była myśl Soboru, który nawołuje przecież do tego powrotu do źródeł. Powrotu do źródeł założycieli, do tego, co założyciele u początku swoich zakonów chcieli osiągnąć. Wychodzimy z założenia, że powołania daje Pan Bóg. Pan Bóg tylko przysyła kandydatów. Poza tym nie byłoby w naszym duchu jakieś rozpropagowanie, jakieś reklamy naszego życia, bo wiemy, że życie to nie jest łatwe, nie jest dosyć trudne, więc nie wszyscy do takiego życia akurat się nadają. I tu już naprawdę trzeba wyłącznego powołania Bożego, jakiegoś osobistego wezwania, nasze ludzkie jakieś zabiegi o to, żeby sobie zjednywać kandydatów,
może na niewiele by może dały. Poza tym, no kamedłów zawsze było mało.